I proszę bardzo. I chyba będzie tutaj. Gdzie ja mogę? Czy ja mogę się tu jakoś skryć? O, jak najbardziej mogę się skryć. No dobra. I tych panów sobie, myślę, będziemy tak eliminować pojedynczo. O, jeszcze tutaj jest jeden. Aj! Nie wiedziałem, że możecie mnie zajść od tyłu. To jest takie małe kuku mi zrobiliście. O, gin, przepadnij. Łachudro. Jeszcze tu jeden chyba jest. Gdzie, gdzie, gdzie? Co ty do mnie strzelasz? Co ty do mnie mówisz? Spadł uwa. Muszę się pilnować, żeby mi właśnie z lewej nikt nie podszedł. Bo ja nie lubię w plecy, jak mi ktoś bije. Mam nadzieję, że oni nie zamierzają mnie okrążać. O, gin! Nie ma tu nikogo? Nie ma, dobra. Oho, jeszcze ktoś to jest. W takim razie. Jeszcze tam jest jakiś pan. Patrzcie, Harry nie ma plecaka. Mniejsza z tym. No, gin, przepadnij. Dobra, wracamy do swojego bombowego miejsca. A gdzie ty jesteś? Weź no, wyjdź. Widzisz, ktoś rzuca zaklęcia. Jest tam. Jest skubany, patrzcie. Ciekawe, czy tam się da się tam strzelić. O, właśnie. Między kamienie? Da się. Proszę bardzo. A tych panów na górze sobie. Tak właśnie, o to. Oj, to jakąś seryjkę mi puszcza. A to jest ała, jak najbardziej. Ktoś na wieżyczkach? Nie, na szczęście nie. Dobra. Chyba z panem już mamy spokój. A, jeszcze tam jest. Znowu jakiś tam się schował. Za tymi kamieniami. Nie wiem, udało mi się tak wcześniej go rozwalić, czy nie? Przelatywały przez to jakieś czary. Czary mary. Oho, znowu się aportowali jacyś. I to dosyć sporo ich tutaj jest. Coraz więcej ich się pokazuje. Au! To bolało. Dobra. Trzeba ich jakoś w miarę po kolei eliminować. Aj, tych na górze chyba myślę, że najpierw trzeba, bo oni są dosyć silni. A przynajmniej tak zauważyłem. O, widzicie? Co? Dostałem przez taką grubą ton? Ale ja mam zarąbisty magazynek. Dobra, tu nie ma nikogo. Gdzieś tam jest, tak? Dostał chyba w łapetynę. Dostał w czachę i dobranoc. O, widzicie. Znowu jakiś tam na górze pan. Aj, nie trafiłeś, nie trafiłeś. Czyżby ktoś tutaj był? O, żeż. Powiem wam, że dosyć zwiększa się ich ilość przy każdym następnym pokazaniu się. Oż ty, nie w plecy. Nie ma. O, płyn uzupełniający krew. Dobrze, że zostawiłeś. Jest to dosyć pomocne. Gincie! O, przynajmniej moje zaklęcia są mocniejsze. No, wychodź. Wychodź jak taki cwany. Dostał chyba w łeb. O, jeszcze! Jeszcze tam gibiesz? Jeszcze zipie. Wiecie co? A jak ja bym sobie rzucił konfundus? No, i oni się teraz na chwilę zajmą nim, a ja sobie wezmę drętwotę. Mam nadzieję, że to jakoś zadziała. O, tego pana sobie tutaj zlikwiduję przy okazji. I tego pana sobie zlikwiduję. Zobaczę, czy ktoś nie okrąży mnie z tej strony. Nie! Na szczęście nie.
Oj! Z drugiej strony ktoś. Ci na tych piedestałach, na tych w ogóle kamieniach, to oni... Au, strasznie mocne zaklęcia rzucają. Nie wiem, co to za zaklęcia. Dziwne, że we mnie nie rzucają tego. No nie, to jakieś bombarda maxima. Albo to... Jak to się nazywa? To... O, Confringo. To jest wybuchowe. To chyba to rzucają. Dobra, mniejsza z tym, jak chcę drętwotę. Jeszcze ktoś tutaj jest? O, misja ukończona! Jakże wspaniale. Tak sobie myślę. Miecz Godryka Gryffindora. Może Dumbledore ukrył go w Dolinie Godryka. Tak pomyślelibyśmy i Dumbledore je dobrze znał. Ale na to wpadłby też sam wiesz kto. To byłoby niebezpieczne. Mniejsza z tym. Dolina Godryka. Miejsce urodzin Godryka Gryffindora. Oczywiste, co? Gdzie indziej Dumbledore ukryłby miecz Godryka? Dumbledore i Batilda Bagshot też tam mieszkali. I moi rodzice. Harry, nie sądzisz, że Voldemort kazał pilnować grobu twoich rodziców? Było użycie eliksiru wielosokowego. Jakżeby inaczej. Hermiona nas tutaj teleportowała. Oczywiście w najmniej dogodny sposób, bo jak najdalej od cmentarza. No i teraz musimy znaleźć grób naszych rodziców. Znaczy, Harry'ego rodziców. No właśnie, jestem niepożądanym numer jeden. I teraz tak, teraz uwaga, bo bardzo... O właśnie, nie dość, że tutaj są szmalcownicy, znaczy o tym to nie wiedziałem. Ale wiedziałem o tym, bo widziałem przed chwilą na filmiku, że bardzo dużo jest dementorów takich, o właśnie. Mam nadzieję, że będzie można uniknąć konfrontacji. Dziwne, że nie jest niepożądaną osobą Hermiona. Cześć, kochanie. Chcesz się schować pod pelerynę? Nie? No co, uciekasz? Dobra, nie będę z tobą rozmawiał. Bo jeszcze może mi się odkryje peleryna i co? I za nie mówisz. Z wrażenia. A tymczasem przemkniemy się obok szmalcowników. Nie słyszałem, że tu jacyś i uciekamy jak najdalej, bo tutaj jest dementor. A dementor oczywiście psuje nam pelerynę. No właśnie, on tutaj sobie lata. Ja sobie polecę tutaj. O. Jest tu jakiś dementor? Bo ja bym chciał sobie naładować pelerynkę. No ładuj się, kochana. Oj, chyba będziemy musieli stąd jakoś przejść. Przejść dalej, bo nam się wyładuje peleryna. No i właśnie się wyładowuje chyba. A nie. Aj tak. Aj nie. Jest tu jakiś dementor w pobliżu? Bo nie chce mi się naładować peleryna. O, jak sobie ją zdejmę i założę. A, widzicie. Bardzo fajny motyw. Możemy sobie ściągnąć pelerynę i założyć pelerynę. I co to da? A no właśnie. Oj, idą tutaj. A no właśnie to. Wow. Aj, ale sobie narobiłem ambarasu. Spadła. Chciałbym uciec gdzieś tutaj. I znowu pod pelerynę wejdę. Nie chce mi się, powiem wam, walczyć z nimi. O, przy okazji jest tutaj jakaś wspaniała walizka. O, Hermiona przybiegła za mną. A, Hermiona sobie da radę z dementorami. O, nie nacisnąłem tego, nacisnąłem nie ten przycisk, co trzeba. Bo chciałem nacisnąć E, a nacisnąłem R. No trudno. Dobra, mamy... Potterwartę zebraliśmy. Dobrze, Hermiono, walcz z tymi dementorami. Wiecie co, ja jej pomogę. O, aż Hermione przewróciło z wrażenia. Wstawaj, nic ci nie będzie. Dobra, idziemy dalej. Właśnie dobre jest to, że mamy tutaj dosyć rozbudowane lokacje, znaczy rozbudowane, ale
Mamy dużo zakamarków, do których możemy uciec, w których możemy się schować, unikając oczywiście jakiejkolwiek konfrontacji z nieprzyjacielami, właśnie taką panią. I ja bym chciał sobie w tym momencie też uciec. I tak sobie też zrobię, bo niestety ta pani się aportowała w tym właśnie miejscu. Widzicie? Niepożądany numer jeden jest poszukiwany przez wszystkich. Nie tylko szmalcowników, dementorów i śmierciożerców. Oj, pani, zdecyduj się, w którą stronę chcesz iść. Czyżby coś tutaj było ciekawego? O, jest coś. Co to jest? Gaz duszący. Jakoś mi nie jest potrzebny. Będziemy sobie w koło kościół. Tylko sobie naładuję znowu właśnie pelerynę niewidkę. O, proszę bardzo, skrzynia. Prorok codzienny. A ja sobie tak błądzę, klucze, szukam grobu rodziców, a przecież mam takie wspaniałe zaklęcie czterech stron świata. Co, mam stąd wyjść? To nie tutaj? Obejrzyj, co obejrzyj? Ale to tutaj chyba gdzieś powinno być. Hello. Chyba gdzieś tutaj. Chyba... tu? Ignotus Peverell. Nie, to nie chcę. O, to chyba tu. Ostatnim wrogiem, który będzie zniszczony, jest śmierć. Spójrz na to! Na pewno widziałam już ten symbol. Xenophilius Lovegood miał go na weselu. Ktoś nas obserwuje. Przy bramie. Chodźmy za nią. Coś mi mówi, że powinniśmy...